wojenne i powojenne. Bowiem nie doświadczymy już dzisiaj ratusza, który funkcjonuje i istnieje w innym miejscu niż znajdował się uprzednio. Nie zobaczymy już szeregu kamienic, które obcisnęły, czy właściciele obcisnęli sobie piętno w życiu miasta, ale także wielu miejsc, które były związane z tym miastem, z tym rynkiem, które przeminęły bez powrotu. Po 1953 roku, kiedy nastąpiła odbudowa rynku staromiejskiego, później nazywanego Placem Urodników PPR, doszło do całkowitej zmiany i funkcji tego miejsca, i przestrzeni, które przylegały do ówczesnego rynku, wyszedł do ulicy Zwycięstwa, myślę o ulicy Wojewódzkiej, tak, że rynek stał się troszkę większy niż był w nim zawsze historycznie, ale przez to zyskał zupełnie nowe oblicze. Obiekt, za który znajduje się za mną, ratusz oddany do użytku w 1962 roku, całkowicie zmienił oblicze tego miejsca, zaś kamienice, które znajdowały się jeszcze do końca lat 60. ubiegłego stulecia, minęły bezpowrotnie poprzez rozbiórkę, którą dokonano chwilą zamiar przebudowy ulicy Zwycięstwa. Te akta dotyczą właśnie tego pomnika.